i zapraszam wszystkich uczestników na parkiet. Ole! Idziemy, 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 cały czas idziemy. Na drugich otwartych mistrzostwach w tańcu towarzyskim. Pełna nazwa to jest drugi turniej tańca towarzyskiego o Puchar Miejskiego Ośrodka Kultury, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbrowie. Jest to blok drugi, który zaczynamy. Wielkie brawa. I chciałbym na wstępie przywitać kluby taneczne, które przybyły na dzisiejszy konkurs. Witamy Twist Białystok. Zapewne w pierwszej części parę tańczyły. Parę z klubu tanecznego Tęcza z Białegostoku. Witamy również bardzo gorąco parę z klubu tanecznego Optis, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury i Szkoły numer 19 z Białegostoku. Witamy również klub taneczny Animusz z Białegostoku. Witamy również szkołę podstawową z Nowych Piekut. Nowe Piekuty. Kroczek do przodu. Tak. Witamy również parę z klubu tanecznego działającego przy szkole numer 2 w Łapach. Witamy parę z klubu tanecznego działającego przy szkole podstawowej w Księżynie. Kroczek do przodu. Tak. Również witamy parę taneczne z klubu tanecznego Stardance z Łap. I witamy gospodarzy, pary, które tańczą na co dzień w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbrowie, Stardance Ząbrów. Witamy. Skład jurorów, jury, które będzie sędziowało i oceniało dzisiejsze zmagania taneczne, jest następujące. Witamy pana Bartłomieja Bielawca z Białegostoku. Witamy pana Jarosława Tomalaka z Białegostoku. Witamy pana Andrzeja Bondara z Białegostoku. Skrupulatnie liczyć punkty będzie sędzia skrutiner pan Marek Onoszko z Białegostoku. Oprawa muzyczna to pan Robert Gawęcki. Prowadzenie, będę starał się na bieżąco relacjonować to, co będzie się działo tutaj na parkiecie. Witam raz jeszcze państwa, Marcin Tomkiel. Ale zanim zaczniemy o honorowe otwarcie drugiego turnieju tańca towarzyskiego, Puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, poprosimy panią dyrektor, panią Martę Konopka. Witam państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury w Ząbrowie na drugim otwartym turnieju
tańca towarzyskiego o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Drugi, otwarty turniej uważam za otwarty. Witam wszystkich tancerzy ze wszystkich klubów tanecznych województwa podlaskiego w Zambrowie na Festiwalu Tańca. Gratuluję opiekunom i rodzicom, a wam, drodzy tancerze, życzę najpiękniejszego wykonania tańców, które są obowiązkowe w turnieju. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla uczestników. Dziękujemy pani dyrektor. Prosimy raz jeszcze o muzykę, a przy okazji chciałbym powiedzieć, że zaczniemy od kategorii 12-latków plus gimnazjum. To będzie pierwsza kategoria, którą zobaczymy na dzisiejszym parkiecie. Prosimy o rundę honorową. Panie Robercie, muzyka. Finałowy taniec, który zobaczymy w kategorii 12, 13, 14, 15 nawet może latku. To będzie walc angielski. Życzę powodzenia. It was fascination, I know, and it might have ended. Start just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way into heart. It was fascination, I know, seeing you alone. Wielkie brawa za pierwszy taniec w tym bloku tanecznym. Kolejny taniec, który zobaczymy u naszych tancerzy, to będzie walc wiedeński, wirowy walc prosto z Wiednia. Więc potrzebują dużo miejsca, ale na szczęście są trzy pary na parkiecie, więc poradzicie sobie z kolejnym tańcem, który jest bardzo szybki. Quick step. Questa sera ve lo canto sincopato con l'accento, questo ritmo che mi prende è lo swing. Thank you.
Wielkie brawa, to tańce standardowe. Raz jeszcze może podejdźmy tutaj bliżej do widowni, ukłońmy się. Proszę Państwa, te pary zobaczymy raz jeszcze, ale w tańcach latynoamerykańskich, ale to dopiero na sam koniec bloku drugiego. Dziękuję Wam serdecznie. A kolejna kategoria, którą zobaczymy, to będzie kategoria 10 i 11 latków, kategoria zaawansowana. 10 i 11 lat, kategoria zaawansowana. Zapraszamy na parkiet. Wielkie brawa. W tej kategorii również mamy trzy pary. Tak. I pierwszy taniec w walce angielskiej. Zaawansowana. To są pary, które już troszeczkę więcej tańczą niż te początkujące. Kolejny taniec w wykonaniu naszych tancerzy to będzie walc wiedeński. W Wiejskim Ośrodku Kultury widzę, że czujecie się jak ryba w wodzie. A może tak byście zostali u nas tutaj na stałe? Skąd jesteście, można wiedzieć? Nie. Wiesz, skąd jesteś? Z Białegostoku może jesteś, tak? To jest z Białegostoku. Oszołomiony tańcem był kolejny taniec, jaki zobaczymy, i również będzie oszałamiający quickstep. Zauważyłem, że pary potrafią tańczyć również tańce latynoamerykańskie. To prawda? Tak. To ja proponuję pierwszy taniec latynoamerykański. Lampada. A nie, przepraszam, Noś, przepraszam, to chyba... samba, brazylijska samba. Tak, brazylijska samba, przepraszam. Cztery, no i może pomóżmy brawami, proszę Państwa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy.
trzy, cztery. Niesamowita atmosfera. Wielkie brawa. Z racji tego pozwolę sobie, że mam dosyć spore doświadczenie w prowadzeniu konkursów tanecznych, to wiem, jak wywrzeć na widowni większe oklaski. Co trzeba zrobić? Jak myślicie? A, widziałem taki fajny trik kiedyś. Wszyscy robimy tak. Tak? No, robimy. Tancerze, hop, tak? No i czekamy. Czekamy. Jeszcze czekamy. Fajne, prawda? To więc za każdym razem tak róbcie, radzę wam. Kolejny taniec, cha-cha-cha. Dziękuję państwu. Cudownie tańczycie, w sumie bez takiego ukłonu nawet należy wam się wielkie brawa. A teraz kolejny taniec, który zobaczymy. To już będzie chyba ostatni. Dobrze? Już ciężko. Jive. Bliżej widowni. Chodźcie bliżej, pokażcie się. No i taki wielki, głęboki ukłon. Wielkie brawa. Zapraszam was tutaj może bliżej medali, zawsze łatwiej. Tak, tak trzeba trochę mieć cwaności, a my tutaj szybko idziemy do pokoju sędziów. No i wszystko już jest jasne. Proszę państwa, wszystkie panie tańczyły na tyle cudownie, że jurorzy zdecydowali, że pierwsze miejsce macie. Pierwsze miejsce. Trzymać was w napięciu, to powiem, że któraś z tych statuetek trafi również do was, ale to dopiero na koniec naszego bloku tanecznego, więc teraz możecie sobie odpocząć. Dziękuję. Kolejną kategorią, którą zobaczymy na dzisiejszym parkiecie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Mam nadzieję, że to państwa się podoba, że nie przynudzam. Nie! No świetnie. No to ciągniemy dalej. To te dziewczyny nie mogą się doczekać. Solistki do 9 roku życia. Zapraszam na parkiet.
Zapraszam na parkiet solistki do 9 roku życia. Dziewczyny zapraszam, tak, do 9 roku życia. Może przeczytam, jakie to są numery startowe, dobrze? Numery startowe są następujące. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13 i 14. Ojej, a gdzie jest twój numerek? Może? A jaki miałaś? 11. To zapamiętamy. Za chwilkę dla sędziów przekażę, że miałaś 11. Będziemy pamiętali o tym, dobrze? A ty masz jaki numer? 28, dobrze. Więc posłuchajcie, podzielimy was może na dwie grupy, dobrze? Bo was trochę dużo jest. To może zrobimy tak. Chodźcie tu wszystkie. Do mnie, zapraszam. Twarzą do widowni, stoimy sobie pięknie. A ja wyczytam, które dziewczyny wyjdą na parkiet do pierwszej grupy. Tutaj sobie stoimy, przy samej kotarze tutaj, zapraszam, tak? Przy samej kotarze, tak? Zaproszę jedyneczkę tutaj, jedynka. Wielkie brawa. Numer 2, zapraszam. Wielkie brawa. Numer 4, tak? Tak na razie trochę anonimowo czytam, wiecie państwo, żeby nikt mnie nie posądził, że za jakimś klubem jestem. Numer 10. Numer 10, dziesiąteczka. Numer 11. Dobrze. Numer 12. Numer 13. I numer 14. I umówmy się, że to będzie pierwsza grupa, a wy jesteście drugą grupą, dobrze? Jak one skończą, to zamienimy się miejscami. Walc angielski, jest to pierwszy taniec. Ustawcie się po całym parkiecie sobie. Ja wam pomogę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wielkie brawa, to jest pierwsza grupa. A teraz sobie troszeczkę odpoczniecie, a dziewczynki z drugiej grupy zapraszam. Tak? Więcej uśmiechu, więcej uśmiechu. Tu sami swoi są. Kolejny taniec, kolejny raz w walc angielski. Raz, dwa, trzy. Walc angielski wykonają wspaniałych solistek do 9 roku życia. A kolejny taniec, zobaczymy. Oczywiście tak, zamiana miejsc, tak? Teraz grupa pierwsza. Tak będziemy się zmieniali. Grupa pierwsza i walc wiedeński. Taki piękny, wirowy taniec, walc wiedeński. 3, 4 i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Je t'aime au futur.
Wielkie, wielkie brawa. No ukłon dziewczyny, wspaniały ukłon. Tak? Na pewno podsłuchałyście moją radę, jak trzeba na widowni wymusić większe brawa. No a teraz grupa druga, Walc Wiedeński. Zapraszam. Ja tak, proszę Państwa, przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć na temat solistek. To w sumie taka kategoria dosyć młoda, powstała niedawno, ale dosyć ciekawa, bo na początku mi się wydawało, że na pewno dlatego, że nie mają partnerów. No właśnie i tutaj to nie jest do końca prawdą. Się okazuje, że niektóre dziewczyny mówią, z chłopakiem w życiu nie będę tańczyła. A są też takie, które mogę jeszcze zatańczyć z partnerem, ale też będzie, proszę Pana, chciałabym, żeby też sama też bym chciała trochę potańczyć. Sami Państwo widzą, to nie do końca jest tak, jak nam się może wydawać. Walc Wiedeński. Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Grupa pierwsza i kolejny taniec. Przejdziemy teraz do tańców latynoamerykańskich. Brazylijska samba. Dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Ale pięknie tańczycie dziewczyny, super. Ale widownia tego nie zauważa. O. Samba nie zumba. Była to zumba czy samba, panie Robercie, bo śpiewano zumba. Ale to samba była, tak dziewczyny, to była samba? Samba, pewnie, że tak. Druga grupa. I po raz kolejny Sambo Zumba. Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy. Dwa, trzy, cztery. Wow, wspaniała samba. No to taki ukłon, taki głęboki ukłon. I wiele, wiele braw. Świetnie. Dziewczyny, gratulacje. I jeszcze pozostały dwa tańce. Zapraszam pierwszą grupę. I zapraszam do cza, cza, cza. Raz, dwa, trzy i sam. Łatwo wystukać, tak? La cha-cha-cha. Wielkie brawa. To było kubańskie cza-cza-cza w wykonaniu naszych cudownych solistek, ale jeszcze mamy drugą grupę, która również zaprezentuje kubańskie cza-cza-cza. Jest na razie super. Raz, dwa, trzy, cza-cza-cza. Raz, dwa, cza-cza-cza. Raz, dwa.
Kasia. Oczywiście wielkie, wielkie, wielkie brawa. I tu został jeszcze jeden taniec. Zapraszamy pierwszą grupę Rock'n'Roll. Albo Jive, jak ktoś lubi Jive'a, można też tańczyć Jive'a. Ta sama melodia. Raz, dwa, trzy, cztery. They come from beautiful girls that I've never seen. They all dance it out with dancing shoes. Where to dance all night long? Where I shout to the men, 1, 2, 3, 4, start to dance with me hard. I'm so happy when I play Swiss, but I get so girl from the beat. Sometimes I feel just out of the blue, living in a world that don't understand. But everybody knows the way I feel tonight. I był to wasz ostatni taniec, ale jeszcze poczekajcie tu z nami. Zapraszam drugą grupę. Całe szczęście, że jurorzy nie muszą oceniać pięknych sukien, prawda? Bo każda z dziewczyn wygląda cudownie. Raz, dwa, trzy, cztery. They come from beautiful girls that I've seen. They all dance it out with dancing shoes. Where to dance all night long? Where I shout to the men, 1, 2, 3, 4, start to dance with me hard. I'm so happy when I play Swiss, but I guess a girl driving the beat. Sometimes I feel just out of the blue, living in a world that don't understand. But everybody knows the way I feel tonight. Wielkie, wielkie brawa. To był ostatni wasz taniec w tej kategorii. Zapraszam tutaj wszystkie dziewczyny. Jurorów zapraszam. Już, słuchajcie, mam dobre wiadomości. Tak jak mówiłem w pierwszym bloku tanecznym, na pewno dzisiaj o 20 będzie Masza i Niedźwiedź. To pierwsza podstawowa rzecz, tak? A, nie trafiłem. No dobrze, musimy się uśmiechnąć, trochę bardziej w prawą stronę musimy spojrzeć, tam do pani Kasi. Pani Kasiu, ma pani naprawdę kawał roboty do wykonania, bo wszystkie dziewczyny zajęły pierwsze miejsce. Gratulacje. Ale statuetkę, kto otrzyma jeszcze takie typowe wyróżnienie, to muszę trochę was zatrzymać w napięciu do końca naszego bloku tanecznego. Także jeszcze poczekacie chwilę razem z rodzicami, a kto otrzyma statuetkę, to się dowiemy na koniec. Ale dobrze wam poszło, naprawdę świetnie tańczyłyście. Właśnie nie wiem, czy lepiej wyglądałyście, czy lepiej tańczyłyście, już sam nie wiem. Lepiej tańczyłyście, pewnie. Jeszcze raz wam gratulujemy. Jeszcze tak przy okazji dodam, trochę zdradzę, no miałem nic nie mówić, ale powiem. Turniej nosi nazwę Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i tak, takie typowe wyróżnienie już dla jednej pary, czyli spośród dwóch bloków tanecznych, bo dzisiaj był pierwszy blok o godzinie 11, drugi był, tak jak tutaj, 12.30, żeśmy zaczęli i na koniec tego bloku tanecznego dowiemy się, kto otrzyma wyróżnienie szczególne od pani dyrektor. Jedna para lub jedna solistka, tego nie wiemy jeszcze, zobaczymy. Także podwójne napięcie, kto otrzyma statuetkę. A przy okazji chciałbym dodać, że kolejną kategorią wiekową, którą zobaczymy, to będą 8- i 9-latkowie, pary taneczne, 8- i 9-latków. Za chwilkę wystąpił. Również dziękujemy dla pana Włodzia, tak, który podaje. Pan Włodzimierz. Chyba do mnie przyjechał. Dziękujemy dziewczyny, możecie teraz szybko do rodziców zmykać. A ja zapraszam kategorię 8- i 9-latków w parach na parkiet. Zapraszam na parkiet. Może się tutaj wszystkie pary ustawią, zapraszam tutaj, tak.
dyskotekę, tak? Tutaj sobie stoimy, pięknie, ładnie. Partner za partnerką, partnerka przed partnerem. Witamy was bardzo serdecznie, wielkie brawa. Z tej racji, że no, jak sami widzicie, jest nas sporo. To, żeby wam ułatwić taniec, to podzielimy was na dwie grupy, dobrze? Wszyscy są? Tak? To ja może wyczytam, kto będzie w pierwszej grupie tańczył. W pierwszej grupie będzie tańczyła para z numerem 2, zapraszam na środek. Para z numerem 3, zapraszam na środek. Para z numerem 6. Para z numerem 7. Siedem jest. Osiem. I para z numerem 9. A my się trochę cofniemy do tyłu, żeby więcej miejsca pary miały. Pierwszy taniec w pierwszej grupie, walc angielski. Zapraszam. Raz, dwa, trzy. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Walc angielski w kategorii 8 i 9-latków w pierwszej grupie. No to teraz trochę odpoczniecie. Zapraszam i zamiana miejsc. Zapraszam was teraz, tak. Zapraszam. Proszę. Tak. Ale fajnie dzisiaj wyglądacie wszyscy. Ja mogę wam pomóc? Policzę, dobrze? Raz, dwa, trzy. Walc angielski. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Yes, I'm on my way. Wydaje mi się, że coś tak wielkie brawo, oczywiście, że jest pięknie spełnione. To był bardzo angielski. Kolejny taniec, jaki zobaczymy, to będzie walc wiedeński. A może nie, zrobimy sambę. O tak, będzie bardziej gorące, kolorowo. Samba, brazylijska samba. Thank you.
teraz zjawiska samba. Zapraszam teraz grupę drugą. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Subject for tonight's lecture is rhythm. The beat, the driving force that holds our lives together. Without rhythm, you have a heart with the beat, without direction, without moves, and without change. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. To była druga grupa z brazylijską sambą. Kolejny taniec, zapraszam. Pierwsza grupa i kubańskie cha-cha-cha. Trzy, cha-cha-cha. Dwa, trzy, cha-cha-cha. Gozando cha-cha. Cha-cha-cha. Dwa, trzy, cha-cha-cha. To kubański cha-cha-cha w kategorii pierwszej grupy. 8-9-latków. A teraz druga grupa i kubański cha-cha-cha. Raz, dwa, trzy. Cha-cha-cha. Bailando cha-cha. Gozando cha-cha. Bardzo ładnie, wielkie brawa. To było kubańskie cha-cha-cha. A przed nami jeszcze, jeszcze dwa tańce. Dacie radę? Dobrze, no to zatańczcie może rock'n'roll albo jive'a. Do you like good music? Dwa, trzy, cztery. Ale problem rana. Super. Bardzo mi się podobało. Kolejna grupa, czyli druga. Również rock and roll. Albo jive tam, jak chcecie. Ta sama melodia. 3, 4. I raz, dwa, trzy, cztery. Music.
taniec. Oczywiście. Jeszcze jeden taniec, zobaczymy poleczkę w tej kategorii. Umiecie tańczyć poleczkę? Tak, pięta palce, tak? Nowa wersja. Teraz dwa, trzy, cztery. Wielkie brawa dla pomarańczy, przepraszam, dla par. Wielkie brawa, tak, zostańcie jeszcze z nami, ale jeszcze druga grupa. Zapraszam na pomarańcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ładnie. Pięknie tańczycie. Wielkie brawa. No oczywiście co zrobimy z widownią, tak? Pobawimy się z nimi trochę. No to wielki ukłon i czekamy. Tak, czekamy. No co, czyli się należało w końcu, prawda? Mam również dla was dobrą wiadomość, że właśnie co? Że pomarańcze są słodkie. To musimy spojrzeć na panią Kasię tak, takim wzrokiem. Dała się namówić, widzę. Pierwsze miejsce, gratulacje, wszystkie pary. Ja też. Spośród wszystkich tutaj par zostaną wyróżnione może jedna, może dwie, nie wiem, zobaczymy, może trzy pary, zobaczymy jak to wyjdzie z ocen, ale to dopiero na koniec turnieju się dowiemy, która para otrzyma statuetkę. Czy warto zostać do końca? Thank you.
Wielkie, wielkie brawa raz jeszcze. Dziękujemy wam. No, można powiedzieć na chwilę, z którymi się jeszcze zobaczymy, bo wyjdą po statuetki. Można wracać do rodziców. A ja zaproszę na parkiet solistki w kategorii do 12 roku życia. Witamy. Dwie solistki się zgłosiły, odważne dziewczyny. No niektóre do nas nie dojechały, no z racji tego, że niestety no, grypa troszeczkę panuje i niestety nie dojechały dziewczyny. No nic, ale my rozegramy to. Tak? To może zróbmy, żeby was tak za mocno nie męczyć, to zatańczmy dzisiaj tańce latynoamerykańskie tylko, dobrze? Sambę, czacze i jajfa. O, super. Panie Robercie, prosimy o sambę. Dziewczyny już się przygotowały. Wielkie brawa, proszę Państwa, wielkie brawa. Ja to nigdy nie tańczyłem w sukience i mam nadzieję, że nie będę tańczył. Ale tak słyszałem, jak dziewczyny tam trochę między sobą na zajęciach, że bardzo ważne jest, żeby falbanki albo frędzelki się bardzo mocno machały. To jest bardzo ważne, słyszałem. I za to się należą jeszcze brawa. Bo zauważyłem, że się naprawdę świetnie tak się kręciły. Kolejny taniec to jest kubańskie cha-cha-cha. Jeden taniec pozostał dziewczyny. Jive lub rock and roll, jak wolicie. Wasz ostatni taniec. Oczywiście należy wam się wielkie, wielkie brawa. My musimy oczywiście... Poczekajcie. My tutaj musimy iść na naradę. Już mamy wyniki. No, zapraszamy do pani Kasi, bo pierwsze miejsce zajęły się dziewczyny. Gratulacje, wielkie brawa. Ale która z was otrzyma statuetkę, to się dopiero okaże na koniec. Dziękujemy wam bardzo. A teraz kolejna kategoria, którą zobaczymy. To będzie już w sumie ostatnia kategoria dzisiejszego dnia. Będzie to kategoria najstarsza. Widzieliśmy ich dzisiaj w tańcach standardowych w pierwszej części. A teraz zobaczymy w tańcach latynoamerykańskich naszych 12, 13 i 14-latków. Zapraszam do brazylijskiej samby.
Zapraszam. Cudownie się prezentujecie. To wyciśniemy z widowni brawa, no to proszę bardzo, podchodzimy bliżej, zapraszam. Tak. Jeszcze raz wielki ukłon. Najstarsze pary muszą wycisnąć z Państwa ostatnie soki. Tak, po turnieju tańce to tak, jak człowiek wraca, to powinien mieć zakwasy ogólnie. W dłoniach. Kolejny taniec. Na tancerzy w nogach muszą mieć zakwasy, a Państwo... Raz, dwa, trzy. Can you feel the bass? W wykonaniu naszych zawodowych par w kategorii 12, 13 i 14 latków. Proszę Państwa, ostatni taniec chyba został. To może na stojąco? No dobrze, to już Państwo nie siedzą, ale tak głośno klaszczemy. Brawa, bijemy. Pary tańczą. Drive! Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobiło się gorąco, aż się nie chce wracać do domu, prawda? Dobra robota. Może zostańcie już z nami. Zostańcie z nami, bo po co chodzić po tych schodach? Mam dzisiaj dla was bardzo dobrą wiadomość, już na gorąco. Sędziowie i jurorzy się sprawili bardzo szybko, więc może zaczniemy od waszej kategorii. Panią dyrektor oczywiście poprosimy, również do nas. Pani dyrektor, prosimy. No medale też będą. Więc tak, zajęliście na pewno pierwsze miejsce, więc gratulacje. Pani Kasiu, prosimy. No i tutaj pani dyrektor jest i jurorzy bardzo przychylnie nastawieni do tańca towarzyskiego, z czego się bardzo cieszę, państwo również na pewno. Na mało którym turnieju bywa tak, że dzieci otrzymują wszystkie medale, wszystkie w zasadzie wyróżnione pary, a nawet po trzy otrzymują statuetki, plus jeszcze wyróżnienie dla pary, która wyróżniła się szczególnie od pani dyrektor. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ja w ogóle w swoim imieniu chciałem bardzo podziękować pani dyrektor, że zgodziła się pani zorganizować taki wspaniały turniej tańca. Naprawdę, jest świetnie. Gratulacje. Proszę państwa, jak widzicie, taniec potrafi uczynić coś pięknego. Jeżeli uczymy się od tego tańca od najmłodszych lat, to widzimy, jakie efekty przedstawiła nam najstarsza grupa taneczna. Ja w tym momencie chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom i podziękować rodzicom za to, że mają odwagę wierzyć w to, że ich dzieci najlepiej tańczą.
A to widać było na tej scenie. Gratuluję wam, drodzy rodzice, i wam, drodzy kandydaci. Pani dyrektor, więc zacznijmy może od kategorii najstarszej, skoro już tutaj stoją. To proszę na środek parę z numerem 2. Marcin Kondracki, Julia Mosiejczuk, Animusz Białystok. Gratulujemy. Statuetki trafiają do nas. Również zapraszam parę z numerem 3. Jakub Łapiński, Diana Stypułkowska. Stardance Łapy. Statuetki również trafiają do was. Również dobra wiadomość dla pary z numerem 4. Przemysław Tomkiel, Julia Dąbrowska, Stardance Łapy. Statuetki również trafiają do was. Gratulujemy. Jeszcze raz wielkie brawa dla najstarszych. Kiedy było policzone, to policzone punkty były w kombinacji tańców standardowych i latynoamerykańskich łącznie. Dziękujemy wam. Teraz przejdziemy do kategorii 10-11-latków. I w tejże kategorii statuetkę zdobywa para z numerem 1. Piotr Kulikowski, Kornelia Suwodolska, Tęcza Białystok. Zapraszam parę. Zapraszam do pani dyrektor, zapraszam. Statuetkę również zdobyła para z numerem 2. Mariusz Niedźwiecki, Paulina Kulesza ze szkoły numer 19 z Białymstoku. Zapraszam. I statuetkę również otrzymuje para z numerem 4. Damian Przedlacki, Julia Stypułkowska, Stardance Łapy. Zapraszam. Super, bardzo dobry występ, wielkie brawa, to były 8-9-latkowie. Prosiłbym, żebyście stanęli troszeczkę z tyłu, dobrze, zrobimy miejsce wolne dla kategorii 8-9-latków. Zapraszam parę z numerem 6. Dominik Tomera, Julia Klim, szkoła numer 19 z Białegostoku. Prosimy do pani dyrektor, tak, o odebranie statuetek. Para z numerem 8. Paweł Pasko, Marta Remża, szkoła numer 19 z Białegostoku. Zapraszamy do odebrania statuetek. Para z numerem 9. Jakub Przedlacki, Wiktoria Sosinowska, Stardance Łapy. Zapraszamy. Wielkie brawa. Tak, partner się zaczepił. Chyba partnerka chce otrzymać również super puchar, tak? To może... tak, chciałem pomóc. Również para z numerem 10. Mateusz Osmulski, Wiktoria Łapińska, Stardance, Nowy Pikuty. Tak? Szkoła Podstawowa Nowy Pikuty. Prosimy. Para z numerem 17. Jakub Jarnicki, Katarzyna Kosek, Miejski Ośrodek Kultury Stardance, Zambrów. Para z numerem 18. Gabriel Lutostański, Karolina Olszewska, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Stardance. Gratulujemy. Gratulujemy. Można troszeczkę do tyłu, tak? Cofnę się, zrobię miejsce wolne dla solistek. Zapraszam solistkę z numerem 1. Gabriela, w kategorii do 9 roku życia. Gabriela Bajena, szkoła numer 19 z Białegostoku. Gratulujemy. Również solistka z numerem 10. Julia Wieczorek, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. I numer 13. Julia Pogroszewska, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Ale również numer 15. Julia Grodzka, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
solistka z numerem 26, Lena Kulesza, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. I numer 28, Roxana Murawska, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. To były solistki do 9 roku życia. A w solistkach do 12 roku życia otrzymują dwie dziewczyny superbuchary. Gratulacje. Izabela Wołpiuk, Stardens Łapy, i Joanna Grzymała, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Gratulujemy. Proszę, zapraszam do pani dyrektor. Ja tak od siebie chciałbym państwu powiedzieć, że taka organizacja turnieju to w zasadzie nie tylko dzieci, które przybyły, i państwo, bo bardzo państwu naprawdę dziękuję, że państwo tak dbają o swoje dzieciaczki, przywożą na te konkursy tańca, ale również chciałbym podziękować obsłudze, która dzisiaj jest za bardzo może niewidoczna tutaj, bo to są ludzie, którzy pracowali nad tą imprezą parę dni, żeby to się wszystko udało. Więc raz jeszcze dla całej obsługi Miejskiego Ośrodka Kultury i jeszcze raz wielkie podziękowania dla pani dyrektor. Dziękuję państwu za to, że mogę dzisiaj prowadzić turniej tańca. Raz jeszcze się kłaniam Marcin Dąbiel, może oddaję głos jeszcze dla pani dyrektor. Proszę państwa, ten turniej za chwilę przejdzie do historii. Obserwowałam zmagania taneczne na tej scenie, obserwowałam tancerzy i wybrałam jedną parę, której chcę wręczyć specjalny puchar, puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Proszę państwa, dla mnie wielkie emocje, dlatego, że wybrałam parę spośród najmłodszej grupy tanecznej i chciałabym poprosić do mnie parę numer 4 z pierwszej grupy tanecznej. Kategoria 6-7 lat. A dla wszystkich Damian i Amelka. Proszę państwa, chwila dla fotoreporterów, ze względu na to, że to jest para laureacka. Oni otrzymują dyplom i honorowy puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Ale wszystkie pary, które pojawiły się na tej scenie, zatańczyły przecudnie. Ja gratuluję wszystkim parom i gratuluję państwu, że jesteście ze swoimi tancerzami na wszystkich imprezach tanecznych. Ja dziękuję, że przybyliście do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Podziwialiście kunszt taneczny tancerzy występujących na drugich mistrzostwach w tańcu towarzyskim o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Dziękuję pani Kasi. Dziękuję również wszystkim panom, którzy pracowali przy obsłudze technicznej tego turnieju. Ja dziękuję panu Marcinowi Tankielowi. I chciałabym państwu jeszcze raz przedstawić sędziów, którzy ocenili i przedstawili werdykt państwu. Zapraszam sędziów. Bardzo dziękuję. To była trudna praca, żeby wyłonić laureatów poszczególnych kategoriach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, oficjalnie drugie otwarte mistrzostwa w tańcu towarzyskim Zambrów 2016 o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury uważam za zamknięte. Dziękuję państwu.